Rosję musi opuścić do 1 września co najmniej 755 pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych. Informację przekazał prezydent Władimir Putin. Od 1 sierpnia Stany Zjednoczone stracą prawo do użytkowania pomieszczeń magazynowych w Moskwie i podmoskiewskiej rezydencji. Departament Stanu decyzję Rosji nazwał godną pożałowania. W wywiadzie telewizyjnym Władimir Putin oświadczył, że Rosja karmiła się nadzieją na zmianę w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Ostrzegł też, że dysponuje szerokim wachlarzem środków odwetowych. W biegnącej nad Renem kolejce linowej w Kolonii doszło do awarii. Jedna z gondoli zaklinowała się. Strażacy musieli ewakuować około 100 osób. Obsługa była zmuszona zatrzymać całą kolejkę. Pasażerów ewakuowali strażacy i ratownicy. Przy pomocy lin spuszczane były na ziemię pojedyncze osoby. Akcja ratunkowa zakończyła się w nocy. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policja wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić powody awarii. Rozpoczynają się oficjalne obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W południe Rada Warszawy odda hołd powstańcom. Uroczysta sesja Rady Miasta odbędzie się na Zamku Królewskim. Podczas sesji zostaną wręczone honorowe obywatelstwa Warszawy. Wieczorem na Placu Krasińskich odczytany zostanie apel poległych. Odbędzie się także koncert Chłopcy z tamtych lat. Główne uroczystości odbędą się jutro w rocznicę wybuchu walk. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy powołującej Państwową Służbę Ochrony w miejsce Biura Ochrony Rządu. Powstanie nowej służby to efekt audytu w BOR przeprowadzonego w 2015 roku. MSWiA, autor projektu, krytykuje strukturę i działanie BOR-u jako służby niedoinwestowanej, zbyt mało licznej. Nowa formacja ma być większa i z większymi uprawnieniami. Według projektu kandydaci na jej funkcjonariuszy mieliby przechodzić ścisłą weryfikację włącznie z badaniem wariografem. Państwowa Służba Ochrony ma mieć silniejszą pozycję niż inne służby.